Po załamaniu na rynku fotowoltaiki, które nastąpiło po zmianie zasad rozliczania wyprodukowanej energii z systemu ilościowego na kwotowy, niemal dokładnie po roku mamy ożywienie w branży fotowoltaicznej. Jednym z powodów wzrostu zainteresowania fotowoltaiką, magazynami energii i pompami ciepła jest nowy program Mój Prąd 5.0. W zeszłym roku mieliśmy boom na pompy ciepła, które były montowane najczęściej przez osoby, które wcześniej zamontowały Instalacje fotowoltaiczne. W dłuższej perspektywie nie ma tańszego sposobu ogrzewania domów oraz energii na potrzeby bytowe. Zauważyło to i docenia coraz to więcej osób. Dlatego czeka nas solidne przyspieszenie w przyłączanych mocach z fotowoltaiki, jak i utrzymanie wysokiego tempa montażu pomp ciepła. Za chwilę dowiemy się, kto może uzyskać 58 tysięcy złotych dotacji i na jakie urządzenia i czy można skorzystać z dotacji Mój Prąd po raz drugi. Jeżeli ta tematyka Was interesuje, to subskrybujcie kanał, napiszcie w komentarzu, co Wy o tym sądzicie, jakie macie oczekiwania, czy zamierzacie skorzystać ponownie z dotacji Mój Prąd ewentualnie. Jeżeli materiał Wam się spodobał, docencie to łapką w górę. Oczywiście, zapraszam też do oglądania innych filmów na kanale, gdzie znajdziecie bardzo dużo różnych recenzji innowacyjnych produktów, a także bardzo wiele filmów na temat fotowoltaiki, pomp ciepła i ekonomicznego używania domów. Zanim powiem, ile dotacji i na co można dostać, powiem, jak zmienił się rynek fotowoltaiki. Z każdym kolejnym rokiem rośnie średnia moc montowanej mikroinstalacji PVU. Rekordowy pod tym względem był grudzień 2022 roku. Średnia moc nowych mikroinstalacji w tym miesiącu wyniosła aż 13,83 kW, z kolei w styczniu bieżącego roku było to 11 kW. Dla całego 2022 roku średnia wyniosła 9,68 kW. W 2021 roku było to 7,62 kW, a w 2020 roku było to tylko 6,7 kW. Wyraźnie widać, że początkowo fotowoltaika miała tylko dostarczać prąd na potrzeby bytowe, a z czasem stała się też źródłem energii dla pomp ciepła i ogrzewania elektrycznego. Powyższe jest powodne zmian w programie Mój prąd, gdzie dofinansowanie nie dotyczy już tylko fotowoltaiki. Maksymalna wysokość dotacji na poszczególne urządzenia wygląda następująco. Instalacje fotowoltaiczne, plus dodatki. Kwota dofinansowania mikroinstalacji PV wyniesie do 31 000 zł. 6000 zł dla instalacji fotowoltaicznej bez dodatków. 7000 zł dla instalacji PV połączonej z innym dofinansowanym urządzeniem. 5000 zł na magazyn ciepła. 16 tysięcy zł na magazyn energii, 3000 zł na system HMS, EMS. Kolejna grupa dofinansowań to pompy ciepła i kolektory słoneczne. No i tutaj mamy 4400 zł na pompę ciepła typu powietrze-powietrze, 12600 zł na pompę ciepła powietrze-woda. 19 400 zł na pompę ciepła powietrze-woda o wyższej klasie efektywności. 28 000 zł na gruntową pompę ciepła o wyższej klasie efektywności. 3 500 zł na kolektory słoneczne. Widać tu wyraźny nacisk na pompy ciepła i magazyny energii. O ile magazyny energii bez dotacji są na chwilę obecną mało opłacalne. To już po dotacji staje się to ciekawym kąskiem, zwłaszcza dla prosumentów borykających się z wyłączeniami instalacji z powodu wysokich napięć. Ale jeszcze ciekawiej wygląda sprawa z dotacjami do pomp ciepła. Na szczególną uwagę zasługują tu dotacje do pomp ciepła typu powietrze-powietrze, czyli także do popularnych klimatyzatorów, które w zimie mogą z powodzeniem ogrzewać pomieszczenia. Rozwiązanie to może być doskonałą alternatywą dla kotów w starszych domach, gdzie nie ma ogrzewania podłogowego, a czasem i kaloryferów. Powietrzne pompy ciepła są stosunkowo tanie i nie wymagają wymiany grzejników czy montażu podłogówki. Na rynku są dostępne urządzenia o wysokim współczynniku SCOP. Jeżeli temat powietrznych pomp ciepła Was interesuje, to napiszcie w komentarzu. Przedstawię Wam polecane modele oraz wady i zalety takiego ogrzewania. W programie Mój Prąd 5.0 mogą też wziąć udział osoby, które już kiedyś brały udział w poprzednich edycjach lub skorzystały z innej formy dofinansowania do paneli fotowoltaicznych. Obowiązują jednak dodatkowe warunki. Taka osoba musi mieć instalację fotowoltaiczną zainstalowaną nie wcześniej niż 1 lutego 2020 roku oraz rozliczać się w systemie net Billingu. Dodatkowy warunek jest taki, że do dofinansowania zostanie zgłoszone dodatkowe urządzenie z zakresu urządzeń wskazanych w programie, czyli np. kolektor słoneczny, magazyn energii, pompa ciepła itp. Prosumenci, którzy rozliczają się według wcześniejszego systemu opustów, tzw. net metering i chcą skorzystać z programu Mój Prąd 5.0, mogą to zrobić, o ile najpierw przejdą na net billing. Żeby to zrobić, wystarczy złożyć Swojemu dostawcy prądu odpowiednie oświadczenie na piśmie. Trzeba jednak pamiętać, że po przejściu na NetBeeling nie można już wrócić do systemu opustów. Jeszcze kilka uwag dla rozbudowujących lub montujących nową instalację fotowoltaiczną. W nowym systemie, zwanym NetBeelingiem, moim zdaniem. Instalacja powinna być przewymiarowana o około 30-40% względem aktualnych potrzeb. Jest to spowodowane nowym godzinowym rozliczeniem energii z możliwymi bardzo niskimi cenami. Rozwiązanie ma zostać prowadzone już w przyszłym roku. Kolejna uwaga dla wszystkich to budowa instalacji typu Sud-Zachód lub na kilku kierunkach, poza północnym oczywiście. Da nam to prąd od wschodu słońca do jego zachodu. Zwiększy to autokonsumpcję, zarazem zmniejszy ryzyko wyłączenia instalacji z powodu wysokich napięć w sieci, a dodatkowo sprzedawać będziemy prąd po lepszej cenie. W samopołudnie w słoneczny dzień jego cena może być bliska 0. Ostatnia uwaga to trzy falowniki jednofazowe, każdy wpięty do innej fazy. W przypadku wzrostu napięcia wyłączy się zazwyczaj tylko jeden inwerter, czyli stracimy 1 trzecią produkcji, a nie całe 100%. Na dziś to jest wszystko. Napiszcie mi, co o tym sądzicie, i możecie też napisać, o czym zrobić kolejny film. Zapraszam też do oglądania moich innych filmów na kanale. Do następnego razu. Cześć.